No, cześć wszystkim. Ja nazywam się Jaromir Hunia. No, tak jak tutaj zresztą napisane na pierwszym slajdzie, jestem studentem Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie na trzecim roku, tak więc już po kursie parazytologii. I chciałbym tutaj przedstawić Wam tak obrazowo trochę ciekawsze gatunki pasożytów w takim kontekście bardziej, żeby to może bardziej zaciekawić, może bardziej ubarwić trochę to w takim kontekście z porównaniem z kultowym filmem Ridleya Scotta, Obcy. Jeśli ktoś nie widział, to jest dosyć stary film, to myślę, że powinien w tym momencie opuścić to zebranie i uzupełnić braki, żeby nie było jakichś spoilerów z mojej strony, no a wszystkich pozostałych zapraszam na to krótkie seminarium. Możemy zacząć. Tutaj podzieliłem to na trzy rozdziały. Rozdział pierwszy będzie skupiał się głównie na tym, jak różne sposoby pasożyty mogą infekować swoich żywicieli. Tutaj możemy posłużyć się przykładem od razu z filmu Ridleya Scotta, którym było jedno ze stadiów tej obcej kreatury o nazwie twarzołap. Tutaj możemy rozpatrywać to jako nawet nie tyle pasożyta, co parazytoida, a więc istotę, która nie tyle żywi się kosztem swojego żywiciela, co służy do przenoszenia stadiów inwazyjnych pasożyta i infekowania. Dopiero te następne stadia będą pasożytami takimi per se. Ale Ridley Scott opowiedział na ekranie swojego filmu historię, która miała być taka tajemnicza i miała być przerażająca. I dlatego też tutaj możemy zobaczyć takie elementy w budowie ciała tego facehuggera, które będą tak podświadomie budzić w nas lęk i strach. To jest to, przypomina trochę takiego pająka, trochę skorpiona, odrażające długie kończyny, długie odnóża. Tutaj mamy jakieś elementy aparatu gębowego na dolnej stronie ciała tego stworzenia. Oprócz tego całe otoczenie tej sytuacji, kiedy to statek Nostromo natknął się na jaja, czy na gatunek obcego w zasadzie w tym jądrze ciemności kosmosu, które było daleko od praktycznie każdej manifestacji cywilizacji, no to wszystko budzi taki lęk, budzi takie wyalienowanie. To stwarza w nas pokusę o stwierdzenie, że te istoty obcego, które widzimy na ekranie, są jakieś totalnie inne od tego, co byśmy spotkali na Ziemi, że to nie, na pewno nie jesteśmy w stanie spotkać się z czymś podobnym. To muszą być jakieś mechanizmy rządzące tym światem obcych, które nam nie zagrażają. Możemy czuć się bezpieczni, bo Ziemia jest przyjazna, dokładnie zbadana i tutaj nic takiego barbarzyńskiego się nie dzieje, jak na przykład wstrzykiwanie stadiów rozwojowych pasożyta, który potem będzie wyjadał od środka swojego żywiciela. No otóż nic bardziej mylnego. Takie przykłady możemy spotkać nawet w środowisku Europy Środkowej. Przykładem mogą być tutaj galasówki. Takie bardzo niewinnie wyglądające stworzenia. No one na szczęście dla ludzi są całkowicie niegroźne, ale takie tworzą takie dobrze znane struktury, czyli galasy, występujące często na liściach na przykład dębów. I to jest jedna z manifestacji takiego parazytoidyzmu. W wykonaniu tutaj akurat przedstawiłem gatunek Bioryza pallida. To są błonkówki, które cechują się bardzo ciekawym cyklem rozwojowym. Wiosną tak zwane samice agamiczne, czyli rozmnażające się bezpłciowo na drodze partenogenezy tutaj, rozpoczynają wędrówkę po pniu dębu w górę aż do młodych liści, na których składają jaja. I również wstrzykują jad w roślinę. A ten jad powoduje, że
a także substancje wydzielane przez jaja i później larwy powodują hipertrofię tkanki liścia w bezpośrednim sąsiedztwie no, tych złożonych jaj, tak? Doprowadzając do powstania gelasa, czyli tego kulistego tworu, w którym żyją sobie te larwy gelasówki. On to zapewnia im schronienie, a także stały dostęp do pożywienia. I z różnych gelasów wylęgają się albo samce, albo samice, które to po opuszczeniu tychże gelasów, po kopulacji składają jaja, tym razem w korzonkach dębu. I tym razem również tworzą się gelasy, tylko z kolei niewielkie w systemie korzeniowym drzewa i one z kolei pozwalają następnemu pokoleniu przetrwać zimę. Z tych gelasów podziemnych będą wykluwać się już samice agamiczne, czyli te, o których mówiliśmy na początku, które to wiosną kolejnego roku powtórzą ten cykl rozwojowy. I tutaj właśnie ta forma dorosła gelasówki będzie pełnić rolę takiego parazytoida. Sama pasożytem nie będąc, będzie dostarczać, czy będzie infekować inne osoby, jakieś osobniki żywicielskie. No ale to jest taki przykład, może się wydać śmiesznym, niegroźnym, również takim swojskim, w opozycji do tego facehuggera, z którym mieliśmy do czynienia wcześniej. No otóż mogą też być przykłady bardziej spektakularne, jak na przykład takie osy pasożytnicze z owadziarki, czyli Terebrantes, a wśród nich no, największym, najbardziej odjazdowe wydają się być nastecznikowate, z takim sztandarowym gatunkiem zwanym Tarantula hoax. To są w zasadzie dwa rodzaje, albo Pepsis, albo Hemipepsis i one są znane z filmików z YouTube'a pod tytułami urządzenia super groźne, testowanie najmocniejszego jadu na świecie i tak dalej. No oczywiście to jest bardzo ciekawa kwestia, tych urządzenia rzeczywiście wydają się być jednymi z najbardziej bolesnych w świecie zwierząt. Natomiast my tutaj zajmiemy się bardziej ich cyklem rozwojowym. Żądło tej osy służy nie do tego, żeby atakować ludzi, tylko do tego, żeby atakować pająki. Jad osy będzie paraliżował takiego pająka, a sparaliżowany pająk posłuży jako żywy inkubator dla młodych os. Sparaliżowany na odwłoku takiego sparaliżowanego pająka, osa złoży jajo, a nieszczęsne zwierzę zawlecze do swojej kryjówki. Po pewnym czasie z takiego jaja wydostaje się larwa, która będzie drążyć dziurę w odwłoku pająka, dostanie się do jego trzewi, z tym, że pająk wciąż będzie jeszcze żył. Konsumując takiego pająka od środka, larwa, co ciekawe, postępuje dosyć rozważnie, gdyż będzie omijać kluczowe do przeżycia organy żywiciela i w ten sposób pozwalając mu jak najdłużej pozostać przy życiu, tak żeby jej pająk był cały czas najlepszej świeżości. Po kilku tygodniach następuje przeobrażenie i dorosła osa wydostaje się ze zjedzonego odwłoka pająka. No i w ten sposób cykl rozpoczyna się od nowa. A można zadać sobie pytanie, skoro larwy takich os są tak bardzo, zdają się być tak bardzo okrutne, to jak musi wyglądać życie dorosłych Tarantula hoax? Otóż w kontraście do ich przerażającej młodości, stateczne dorosłe osobniki odżywiają się nektarem. Konsumpcja przez nie sporych ilości sfermentowanych owoców może powodować czasami takie objawy zatrucia. Dlatego starają się one unikać wysokich temperatur, jednak zamieszkując południowe Stany USA, no nie jest to takie proste. Natomiast samce tych os prowadzą bardzo, wydawać by się mogło, błogie życie, które polega głównie na wylegiwaniu się na co wyższych nektarodajnych kwiatach i wodzeniu oczami za okolicznymi pijanymi samicami tańczącymi na słońcu prerii stanu Nowy Meksyk. Jak natomiast mogą się chronić potencjalne ofiary, ponieważ zdaje się, że taki super drapieżnik no, jest w zasadzie niepokonany na takiej pustynnej prerii.
Nowego Meksyku. No tutaj w zasadzie można powiedzieć, że jest to prawda. Pozostaje jakieś wiercenie się, ukrywanie się, metody bardzo prymitywne. No, pająki nie wykształciły jakichś szczególnych metod uchronienia się przed żądłem Tarantula Hawks. Ale w dalszym ciągu ograniczeniem jest tutaj dosyć krótkie żądło tej osy. Takiego ograniczenia nie mają stampstabery. Jest to inny przykład błąkówki z gatunku Megaryza macrurus. Od razu w oczy rzuca się tutaj niezwykle cienki, niezwykle smukły odwłok i niewiarygodnie długie pokładełko. To te błąkówki mają niewiarygodną umiejętność wyczucia larw żerujących w drewnie oraz precyzyjnego dopadnięcia ich swoim niewiarygodnie długim pokładełkiem. Ono może mierzyć nawet do 3 cali, przy czym cały owad będzie 5 cali długi. To samice są w stanie tak perfekcyjnie zlokalizować larwy żerujące pod korą. One są też w stanie pchnąć je swoim ostrzem tego gigantycznego pokładełka, przebijając przy tym grubą warstwę kory. Następuje sparaliżowanie larwy, złożenie w niej jaj i no, później taka larwa będzie już inkubatorem, będzie źródłem pożywienia przez następne kilka tygodni dla takich stamstaberów. No i czy w takim przypadku, ponieważ tutaj pasożyty, które wymieniłem, są bardziej zagrożeniem dla zwierząt, dla roślin, ale czy człowiek może czuć się bezpiecznie w takim przypadku, czy nie będzie tutaj żadnego twarzołapa, który się może znaleźć, napatoczyć i zniszczyć komuś życie? No w zasadzie i tak, i nie. Oczywiście nie aż w takiej skali, ale są pasożyty, które są w stanie przedostać się nie tylko biernie do ciała człowieka. To są przede wszystkim znane wszystkim na pewno formy młodociane przywr, zwłaszcza tych z histosoma, czyli cerkarie. To są formy aktywnie żyjące w wodzie, poruszające się dzięki swojemu takiemu charakterystycznie rozwidlonemu ogonkowi. Przypominają trochę kijanki, ale tutaj no, można powiedzieć nic bardziej mylnego, ponieważ są w stanie przewiercić się przez skórę kogoś, kto nierozważnie zdecyduje się zażywać kąpieli w takim zbiorniku wodnym, w którym bytują te właśnie cerkarie. Oprócz nich można jeszcze zostać zaatakowanym przez zwierzę o bardzo groźnej nazwie, czyli węgorek jelitowy. Strongyloides stergostalis. Jest to nicień o bardzo ciekawym cyklu rozwojowym. On w zasadzie nie jest z natury zły, można tak powiedzieć, ponieważ w sprzyjających warunkach, tutaj będzie może bardziej obrazowo pokazane na tym slajdzie, w sprzyjających warunkach nicień prowadzi raczej stateczny tryb życia w glebie jako organizm wolno żyjący. Jednak pod wpływem stresorów powstają charakterystyczne larwy filariopodobne, czyli to będzie tutaj raczej, to będzie tutaj punkt 6, które mogą przedostać się do organizmu człowieka przez skórę albo przez błony śluzowe. No i później już odbywają taką standardową wędrówkę z krwiobiegiem aż do płuc, później z płuc do jamy ustnej, są połykane i wreszcie dostają się do jelit. Teraz chciałbym opowiedzieć taką krótką anegdotę, taką jedną w sumie z 3, które przygotowałem, o takim bardziej kontekście historycznym odkrywania różnych gatunków pasożytów. Tutaj będziemy mieć do czynienia z takim owadem, pluskwiakiem, który nosi różne nazwy. Zamieszkuje on głównie Amerykę Południową, w dorzeczu Amazonii, gdzie szczególnie często jest spotykany w miejscach, gdzie prowadzono wycinkę drzew, więc jest bardziej prześwitujące środowisko. Nazywany jest w Wenezueli El Chipo, w Kolumbii Pito, w Brazylii Barbeiro, a w Argentynie Vinchuca. A także
pluskwa całująca. On pojawia się w nocy w terenach zabudowanych i obiera sobie za cel ofiary, które no, właśnie są pogrążone w głębokim śnie. Typowym miejscem ataku takiej pluskwy są okolice twarzy. Żywi się ona krwią, podobnie zresztą no, jak takie nasze swojskie tutaj pluskwy. Z tym, że po odejściu, po takim ukąszeniu, w zasadzie pojawia się coś więcej niż można by się spodziewać po zwykłym ukąszeniu takiej pluskwy. W niektórych przypadkach może dojść do, w miejscu ukąszenia, może dojść do obrzęku powieki, do zapalenia spojówek, do powiększenia się węzłów chłonnych wokół ucha. Jest to tak zwany objaw Romany i zwiastuje on zarażenie się chorobą Chagasa. I teraz możemy cofnąć się w czasie do roku 1909, kiedy to brazylijski lekarz Carlos Justiniano Ribeiro Chagas, pracujący w Instytutu Oswaldo Cruz, został wysłany do wioski La Sanse nad rzeką San Francisco, aby walczyć tam z epidemią malarii, szerzącej się wśród robotników pracujących przy budowie amazońskiej drogi kolejowej. Otóż podczas swojego dwuletniego pobytu jego uwagę zwróciły krwiopijne pluskwiaki z rodzaju triatoma. To były właśnie te pluskwy całujące, zwane tam przez miejscowych barbeiro. Podczas sekcji tych zwierząt w jelitach pluskwiaków Chagas odkrył nieznane wcześniej pierwotniaki, którym nadał to nazwę Trypanosoma cruzi. Otóż opisany przez Chagasa pierwotniak dostaje się do organizmu człowieka przez wtarcie kału pluskwiaka do rany albo do błon śluzowych oka i dzieje się to właśnie najczęściej nieświadomie podczas snu. On dostaje się do człowieka zazwyczaj w formie trypomastigoty. Po dostaniu się do komórek żywiciela przybiera już formę amastigoty, dzieli się, ponownie formuje trypomastigoty, wpada w taki cykl, które będą się uwalniały do krwi i infekowały kolejne komórki. I w ten sposób zniszczone zostaną, niszczone będą neurony autonomicznego układu nerwowego w jelitach, w sercu. Będzie prowadzić to do powstania, poszerzenia jelita grubego, kardiomiopatii rozstrzeniowej. Pasożyt będzie również atakował komórki mięśnia sercowego, co spowoduje rozległe zniszczenia kardiomiocytów, a także toczący się proces zapalny. Tutaj możemy przejść do rozdziału drugiego. Rozdziałem drugim chciałbym tutaj bardziej skupić się na niewiarygodnych przykładach tego, w jaki sposób pasożyty są w stanie przejąć kontrolę nad zachowaniem żywicieli. Tutaj możemy wrócić do naszego statku kosmicznego, w którym to już załoga została zainfekowana przez twarzą apy. Już są oni zjadani od środka. W tym momencie następuje pewien przełom, ponieważ z jednego z członków załogi wydostaje się rozrywając jego klatkę piersiową wężowata istota o nazwie Chestbuster. Do tej pory żyła ona wewnątrz żywiciela, nie stwarzając żadnych objawów, nie dających żadnych podejrzeń do tego, że jest on wyjadany od środka przez to stworzenie. I tutaj, co ciekawe, nie mamy do czynienia z w zasadzie żadnym przykładem przejęcia kontroli nad zachowaniem żywiciela. Poza tym, że ten pasożyt, kosmiczny pasożyt, był w stanie się doskonale maskować przed dawaniem jakiejkolwiek manifestacji tego, że on tam w zasadzie jest w środku tego człowieka i błyskawicznie rośnie i wyjada jego wnętrzności, to w zasadzie ten pasożyt, można powiedzieć, nie wpadł na to, że można takie coś wykombinować, jak przejęcie kontroli nad
zachowaniem swojego żywiciela. Więc pod tym względem przyjrzymy się pasożytom ziemskim, które są w swojej działce lepsze od tych, które przedstawiono nam w filmie. Uzyskanie takiej kontroli nad zachowaniem swojego żywiciela jest bowiem niezwykle korzystne dla pasożyta. Dlaczego? Stwarza ono znaczne szanse, podwyższe szanse jego rozprzestrzenienia się, a jest to ważne zwłaszcza w przypadku, kiedy mamy do czynienia, kiedy pasożyt nie wytwarza żadnych, nie wykształca żadnych form zdolnych do przemieszczania się. Ponadto zwiększa to prawdopodobieństwo dostania się do właściwego następnego ogniwa łańcucha żywicieli. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku, kiedy taki pasożyt wykazuje ograniczenie do tylko jednego rodzaju pasożytów, do tylko jednego rodzaju żywicieli. I takie przykładem takiego zachowania jest na przykład grzyb Ophiocordyceps unilateralis. Atakuje on mrówki, rozrasta się w ciele owada i przejmuje kontrolę nad mięśniami nóg i żuwaczkami takich mrówek. Owad jest wtedy pod kontrolą grzyba tak naprawdę. Opuszcza on mrowisko, wchodzi na drzewo, wbija się w liść żuwaczką i umiera. Natomiast grzyb rozrasta się i korzystając z tego, że mrówka znajduje się wysoko, rozsiewa swoje zarodniki na znaczne odległości, które to będą atakować kolejne mrówki. Pasożytem mrówek wpływającym na ich zachowanie jest także motyliczka wątrobowa, której żywicielem ostatecznym są głównie przeżuwacze, ale bywa nim też człowiek. Żywicielem pośrednim takiej motyliczki wątrobowej są ślimaki lądowe, na przykład Heicela czy Zebrina, w których rozmnażają się partenogenetycznie sporocysty i w których to powstają cerkarie, usuwane przez ślimaka ze śluzem, a zjadane przez mrówki. I w organizmie mrówki jedna ze skonsumowanych cerkarii przemieszcza się w kierunku mózgu. Tam po przekształceniu w metacerkarię tworzy cystę w zwoju podprzełykowym. Wpływa w ten sposób na zachowanie mrówki, która teraz będzie wspinać się za dnia na liście traw i czekać na zostanie zjedzoną przez jakiegoś przeżuwacza lub człowieka. Innym, może mniej wyrafinowanym, ale za to jakże jaskrawym przykładem może być larwa przywry z rodzaju Leucochloridium, która usadawia się w czułku ślimaka, będącego żywicielem pośrednim, wykonując pulsacyjne ruchy kolorowym ciałem, prześwitującym przez cienki naskórek rozdętego czułka ślimaka, a wszystko to po to, aby tą obietnicą posiłku z tłustej gąsienicy zwabić ptaki, będące żywicielem ostatecznym tej przywry. Z kolei przedstawiciel znanych nam już pasożytniczych os, Dinocampus coccinelle, używa żywiciela jako żywej tarczy. Jest on pasożytem wewnętrznym i zewnętrznym biedronek Coleomegilla maculata. Składa on jaja na podbrzuszu dorosłych samic biedronek. Z jaja wykluwa się larwa, która musi jeszcze pozbyć się pozostałych jej sióstr i braci, zanim zacznie żerować na tłuszczu i gonadach biedronki. Więc tutaj mamy miejsce z takim jeszcze edypowym kanibalizmem trochę. Po niecałym miesiącu pasożytowania w ten sposób, w tych gonadach i w tłuszczu biedronki, nadchodzi czas formowania poczwarki. To jest bardzo newralgiczny czas dla tej osy, bo jako poczwarka jest, wiadomo, mam ograniczoną ruchomość, tak więc to czyni ją łatwym celem dla drapieżników. Ale larwa, pamiętajmy, ma wciąż do dyspozycji tą swoją biedronkę, a biedronka ma pancerz, tak? I ma barwy ochronne, a więc grzechem byłoby z tego nie skorzystać. Larwa paraliżuje więc biedronkę, a dokładniej to robi to dzięki takiemu swoistemu wirusowi RNA, który nazywa się Dinocampus coccinelle paralysis virus. I dzięki temu unieruchomiona biedronka tkwi okrakiem nad przepoczwarzającą się osą.
Wtedy w obliczu zagrożenia ciało Biedronki jest jeszcze w stanie drgać w skurczach, dodatkowo odstraszając potencjalne drapieżniki. Ale Biedronka zostaje na ten czas, czyli 6-9 dni, zmieniona w takiego, można powiedzieć, ochroniarza zombie. Taki drastyczny przykład wykorzystania jakiegoś organizmu jest tym ciekawszy, że nawet do 1/4 takich Biedronek jest w stanie wyjść w miarę cało z takiej operacji i są one w stanie jeszcze przeżyć po tym, jak osać umrze po twarzy. Jeszcze bardziej ekstremalnym przykładem mogą być tutaj nitkowce, czyli nematomorfa, a inaczej robaki gordyjskie, których dorosłe formy żyją w różnych zbiornikach wodnych. Natomiast larwy są pasożytami stawonogów, a w szczególności prostoskrzydłych. I tutaj możemy wybrać sobie jako przykład Spinohordotes tellini. One atakują koniki polne. Działając przez mechanizm mimikry molekularnej, zaburzają u nich kluczowy dla układu nerwowego szlak przekaźnictwa sygnału WNT. W ten sposób zmieniają one zachowanie konika polnego, który przeobrażając się w zombie oddaje samobójczy skok do zbiornika wodnego, w którym nitkowce wiodą swoje dorosłe życie. Wśród zwierząt mogących zostać zamienionymi w takie zombie człowiek nie jest wyjątkiem. Toksoplazma gondii może wywoływać schizofrenię, a także zwiększoną skłonność do podejmowania ryzyka, ale dlaczego tak się dzieje? Wydawać by się mogło, że pasożytowi powinno zależeć raczej na strategicznym życiu w spokoju, w zjadaniu swojego żywiciela w miarę przyzwoity sposób, a nie narażanie go na potencjalną śmierć, bo wiadomo, że śmierć żywiciela może się również wiązać z śmiercią pasożyta. Otóż człowiek jest dla Toxoplasma gondii żywicielem przypadkowym, ale pełniącym rolę żywiciela pośredniego, czyli takiego, którego można powiedzieć śmierć w wyniku narażenia się na atak jakiegoś drapieżnika jest wręcz pożądana. Naturalnym dla toksoplazmy żywicielem ostatecznym są koty, a jest to dlatego, iż brakuje im takiego swoistego enzymu delta 6 desaturazy, która to będzie katalizować przekształcanie kwasu linolowego do kwasu arachidonowego, a u kotów brak tego enzymu, a więc stężenie kwasu linolowego będzie u nich wyjątkowo wysokie, czyli idealne dla rozwoju toksoplazma gondii w form dorosłych. Żywicielem pośrednim zaś tego pasożyta są gryzonie. Toksoplazma więc hamuje naturalną bojaźń takiego gryzonia, będzie wyzwalać w nim pokłady brawury i chęć przygody, zwiększając prawdopodobieństwo, że taki gryzoń zostanie złapany i zjedzony przez kota, a pasożyt zamknie swój cykl. Jak jednak ten pierwotniak jest w stanie to zrobić? Jak on jest w stanie sterować mózgiem u myszy? No, odpowiedzią na to pytanie może być, czy raczej podpowiedzią, układ limbiczny. Otóż jądro migdałowate pod wzgórze są takim ośrodkiem zachowań socjalnych w mózgu, regulowanych przez określone neuroprzekaźniki, głównie dopaminę, serotoninę. Toksoplazma preferencyjnie będzie atakować pod wzgórze, powodując ogólny wzrost poziomu dopaminy, co z kolei będzie tłumiło strach, jaki normalnie wzbudza u myszy woń kota. Ponadto może ona wydzielać nawet do otoczenia prekursor dopaminy, czyli L-dopę, a jest to przecież lek używany w leczeniu choroby Parkinsona. Więc człowiek będący nosicielem toksoplazma gondii będzie traktowany przez pasożyta jako gryzoń. Docelowo, chociaż w tym przypadku akurat szansa na bycie skonsumowanym przez kota będzie dosyć niewielka. Tutaj jeszcze możemy się przyjrzeć trochę cyklowi rozwojowemu toksoplazmy. I kolejna anegdota historyczna. Tym razem przenieśmy się w czasie do dnia 19 lutego 1924 roku, kiedy to dr Frederick William Style udał się z wizytą lekarską na pewną farmę pod
South Bend na ponurych brzozowiskach hrabstwa Devon. Otóż pomocy potrzebował tam 4-letni chłopiec, który od listopada cierpiał na brak apetytu, nawracającą pokrzywkę, a od niedawna także nieznośny ból w lewym uchu. Kilka dni temu jego lewy policzek spuchł i zaczerwieniał, a wkrótce spuchnęła również jego lewa powieka tak, że nie mógł on otworzyć oka. Nazajutrz u chłopca bardzo bolała głowa, wymiotował, po czym objawy ustąpiły. Jednakże po 4 dniach opuchlizna lewego policzka i oka powróciła, a z opuchnień zaczęła sączyć się ropa. Po kolejnych kilku dniach znowu powrócił do stanu, można powiedzieć, zdrowego. Wydawał się zdrowy, ale dolegliwości powróciły 14 marca. Po kilku dniach znowu ustąpiły i znowu powróciły. Tym razem już były nieznośne. Ciężki ból głowy, opuchnięcie, zaczerwienienie dwóch stron głowy. I następnego dnia z prawego guzka w okolicy ciemieniowej zaczęła wydobywać się ropna wydzielina. Wkrótce z opuchnięcia wyszła tłusta, półcalowa larwa. Z pozostałych opuchnięć również udało się wydobyć pozostałe jeszcze dwie spore larwy, po czym objawy ustąpiły na dobre. Wkrótce jedną z tych larw otrzymał w przesyłce działający przy British Museum Ernest Austin, który był znamienitym entomologiem specjalizującym się w muchówkach i błonkówkach. Jednoznacznie określił on te larwy, ich przynależność systematyczną do zabydlęcego małego, czyli Hypoderma lineatum. Stwierdził on, że było to pierwszy przypadek muszycy spowodowany przez larwę gryza u człowieka na Wyspach Brytyjskich. Cykl rozwojowy tego gryza jest raczej niezwiązany docelowo z ludźmi. Tak, on atakuje głównie bydło, głównie młode osobniki, ponieważ układ odpornościowy starszych jest w stanie obronić je przed infekcją przez te pasożyty. Natomiast po złożeniu jaj, po tygodniu wykluwają się larwy. Jaja są składane na sierści zwierząt. Larwy wędrują w dół włosa, przebijają skórę i przez tkanki łączne zwierzęcia zmierzają w kierunku przełyku. Po kilku miesiącach larwy rozpoczynają wędrówkę na powrót ku powierzchni skóry, co jest przyczyną charakterystycznych opuchlizn. Więc mieliśmy do czynienia tutaj właśnie z tym momentem u chłopca. Larwy, pozostając pod skórą, mogą przyczyniać się do wsączenia się różnych wydzielin. Również to było obserwowane. Natomiast może nawet bardziej przerażającym stylem życia cechuje się krewniak gza bydlęcego małego, gies bydlęcy duży, czyli Hypoderma bovis, którego to larwy w ciele bydła odbywają wielomiesięczną wędrówkę wzdłuż powięzi splotów nerwowo-naczyniowych do kanału kręgowego. Tam się osiedlają w tkance tłuszczowej nadoponowej. Po kilku miesiącach wydostają się one z kanału kręgowego i trawersują wzdłuż grzbietowych gałązek nerwów rdzeniowych pod skórę grzbietu w okolicach lędźwi. Tam linieją, przybierają formę oddychającą powietrzem atmosferycznym. W tym celu przebijają pyskiem skórę żywiciela, tworzą taki otwór, do którego będą musiały wprowadzić swoje przetchniki, które znajdują się na dolnym końcu ich ciała, więc muszą wykonać taką akrobację wewnątrz tej swojej tam norki skórnej. I tam będą oczekiwać, aż nadejdzie określony czas na wydostanie się larwy na zewnątrz. Larwa wtedy wypadnie z tego swojej norki na ziemię i odbędzie się przepoczwarzenie już w glebie. Taki styl wędrowania po ciele wewnątrz ciała żywiciela, no, czyni to potencjalnie bardzo niebezpiecznym dla człowieka, który może również zostać jakimś przypadkowym żywicielem dla tego organizmu. I w tym momencie, jeśli larwy zawędrują do mózgu, no to mogą wywołać ciężką muszycę wewnątrzmózgową. Może to prowadzić nawet do krwotoku śródmózgowego. Jeszcze inny gatunek gza, będący zazwyczaj pasożytem reniferów, a więc Hypoderma tarandi,
może powodować muszycę oka, prowadzącą do zapalenia naczyniówki, jaskry, nawet odklejania siatkówki. Takie muszyce są bardzo, no, tworzą bardzo przerażające obrazy, można zobaczyć takie już bardziej zaawansowane rodzaje, jak to wygląda. I możemy przejść do rozdziału trzeciego. W rozdziale trzecim chciałbym skupić się głównie na tym, jak złożone cykle rozwojowe mogą występować u pasożytów. Dlaczego właśnie w zasadzie one tutaj występują? Tutaj ilustracją jest ksenomorf, postać dorosła, tego pasożyta kosmicznego, który w zasadzie cały czas ograniczał się do konsumowania jednego gatunku żywiciela. Tak więc wszystkie jego stadia rozwojowe odbywały się w obrębie organizmu człowieka. Później stadium dorosłe również żywiło się człowiekiem. I no, mogło to doprowadzić i w zasadzie doprowadziło. Możemy się domyślać z pierwszego też filmu, że mogło to doprowadzać do całkowitej eliminacji swojego żywiciela z unicestwienia go z powierzchni Ziemi czy z statku kosmicznego. Dlatego taki pasożyt nie był idealnym pasożytem. Idealnym pasożytem jest taki, który potrafi współżyć ze swoim żywicielem, jednocześnie nie zjadając go całego. Trzeba mieć we wszystkim umiar, tak wiadomo. Natomiast skomplikowane cykle rozwojowe, które są zmorą na każdym kursie parazytologii, to jest w zasadzie najważniejsza rzecz całej tej nauki, ponieważ zmiana żywicieli u pasożytów pozwala im odciążyć poszczególne ogniwa w ten sposób, żeby nie wymierały one, żeby cały czas było ich wystarczająco w środowisku, żeby prawdopodobieństwo napotkania na takiego żywiciela było cały czas wystarczające do przetrwania linii gatunku pasożyta. Świadczy to o takim swoistym geniuszu tej ewolucji, że przystosowanie do kolejnych stadiów rozwojowych pasożyta i dożerowania na kolejnych ogniwach łańcucha pokarmowego jest tutaj niezwykle złożone. To bardzo dobrze widać u przybr, czyli do tych, do których mówiliśmy, że wrócimy na początku. Tutaj motylica wątrobowa, czyli Fasciola hepatica, jako żywiciela pośredniego wykorzystuje ślimaki wodne, czyli błotniarki. Jej takim typowym żywicielem ostatecznym jest natomiast bydło, które zapewnia jej no, obfitość pokarmu i przytulne schronienie, można powiedzieć, w drogach żółciowych. Ale też daje możliwość kolonizowania nowych zbiorników wodnych przez następne pokolenia przyby. No, jak spojrzymy tutaj na to, jak ono wygląda, to nie wygląda na jakiegoś zaawansowanego wagabundę, tak? To bardziej będzie wykorzystywać do tego bydło, które będzie umożliwiać jej rozprzestrzenianie się na nowe terytoria. I podobnie będzie w przypadku innej przywy, czyli Paragonimus westermani. Tutaj w cyklu życiowym tego stworzenia Miracidia, czyli trójka, będą dopadać wodnego ślimaka, czyli takiego żywiciela pośredniego, w którym sformują się kolejno sporocysty, redie, a to tak kolejne pokolenie wolno żyjących cerkarii, których celem jest wwiercenie się w ciało kraba, czyli tutaj piątka, i uformowanie metacerkarii w jego mięśniach. I w tej formie pasożyt oczekuje na bycie zjedzonym, no, zjedzonym siłą rzeczy wraz z krabem, najczęściej przez kota albo zdarza się i człowieka jako żywiciela ostatecznego. I taka zjedzona metacerkaria będzie ekscystować, czyli się wycystowywać i trawersować na przełaj przez jelito, przez przeponę do płuc, gdzie przekształci się w postać dorosłą. Ale taki właśnie ziemnowodny cykl rozwojowy pozwoli tutaj nie tylko uniknąć konfliktu interesów na linii takiej larwa, postać dorosła, pasożyta, no ale też pozwoli za pomocą kraba albo kota albo człowieka skolonizować nowe tereny.
wektor może być również, może również ograniczać rozprzestrzenianie się pasożyta, jeśli wtedy nie jest wystarczająco mobilny. Czyli może to działać w dwie strony, i pozytywną, i negatywną dla pasożyta. I na przykład mężki z rodzaju simulium występują przede wszystkim w pobliżu rzek, przez co przenoszone przez nie nicienie, czyli widoczne na slajdzie onchocerca volvulus, stanowią zagrożenie jedynie właśnie na tych obszarach przyrzecznych. I w istocie choroba wywoływana przez tego nicienia zyskała nazwę ślepoty rzecznej, czyli onchocerkozy. Natomiast inna afrykańska filaria, Loa Loa, wykorzystuje jako wektor ślepaki chryzops, które do rozwoju również wymagają środowiska wodnego, ale jeszcze co ciekawe, tutaj gra rolę rytm dobowy ślepaka, który będzie determinował zachowanie się osobników Loa Loa, a przez to i przebieg loajozy. Mikrofilarie, a więc takie stadium tych pasożytów, które będzie pobierane wraz z krwią przez ślepaka, pojawiają się we krwi głównie podczas dnia. Dlatego, że wtedy aktywne są ślepaki. Przywiązanie do konkretnego wektora czy żywiciela daje też możliwość zwalczenia pasożyta jego własną bronią. Dlatego kluczem do eliminacji loajozy, do której charakterystycznych cech będą należeć takie rzeczy jak obrzęki kalabarskie powstające w miejscu obumierania dorosłych osobników albo przemieszczanie się pasożytów pod spojówką oka, to kluczem do eliminacji loajozy jest zwalczanie właśnie ślepaków. Takie zwalczanie żywicieli pośrednich jest podstawowym środkiem zapobiegania również w przypadku innej choroby, drakunkulozy, która jest wywoływana przez takiego monstrualnego pasożyta, który może mierzyć nawet do ponad metra, nicienia Drakunculus medinensis, który jest też zwany robakiem medyńskim, risztą, nitkowcem podskórnym. Jest to pasożyt przede wszystkim człowieka, no ale może również występować u małp, psów, koni, bydła. To są żywiciele ostateczni. Drakunkuloza została w zasadzie skutecznie zwalczona w wielu regionach Afryki, jednak wciąż zdarzają się przypadki w najbiedniejszych rejonach, w Etiopii, Czadzie, Mali, Sudanie Południowym. Jest to choroba podstępna, bardzo długo przebiega niezauważalnie. Natomiast po około roku na skórze najczęściej dolnych kończyn tworzy się bolesny, piekący pęcherz, który wkrótce pęka i zaczyna ropieć. Przez następne tygodnie pasożyt wydostaje się tak kawałkami przez skórę, sprawia ból, uniemożliwia chodzenie. Ten ból jest nie do zniesienia, dlatego chorzy, cierpiący będą próbowali ukoić go poprzez zanurzanie swoich nóg w wodzie, tak żeby trochę zelżyć temu. Tutaj właśnie pasożyt wykorzystuje to zachowanie. Kiedy wyczuje, że stopa jest zanurzona w wodzie, on wysuwa swoje ciało na zewnątrz, składa jaja do zbiornika wodnego, a tamte jaja będą zjedzone przez oczliki, czyli ogniwo, czyli żywiciel pośredni. I źródłem zakażenia człowieka będzie w tym przypadku picie zanieczyszczonej wody, zanieczyszczonej właśnie tymi oczlikami, które spożyły jaja Drakunculus medinensis. Drakunculoza to jest choroba znana już od starożytności, natomiast wciąż nie ma na nią szczepionki, nie ma skutecznego leku przeciw tej chorobie. Takie leki przeciwpasożytnicze, bebendazol, tiabendazol, metronidazol, no nie są skuteczne w starciu z takim, no można powiedzieć, olbrzymim pasożytem. Dodatkowo dostęp do opieki medycznej jest mocno ograniczony w tych regionach, o których wspomniałem. Problemem jest bieda, problemem jest zacofanie, problemem jest brak higieny w tamtych miejscach.
często jedynym sposobem pozbycia się pasożyta jest takie, pokazane na slajdzie, nawijanie go na patyk. To trwa bardzo długo, jest to bardzo niekomfortowy sposób leczenia. Natomiast wciąż pozostaje jedyną skuteczną formą pozbycia się pasożyta na wielu terenach, w których on występuje. Trzeba to robić bardzo ostrożnie. Jeśli urwie się podczas naciągania na patyk taki pasożyt, to w zależności od tego, ile go zostanie, albo będzie sobie jeszcze dalej żył, albo będzie konał wewnątrz ciała, ale jednocześnie sprawiając okropny ból u takiego chorego. Natomiast jest nadzieja na całkowite wyeliminowanie tej choroby małych smoków, czyli drakunkulozy, czyli eradykacja tej choroby. Zostało to już ogłoszone w 1986 przez WHO, że ta choroba jest następna do eradykacji. Ale w jaki sposób, można się zapytać? Otóż kluczem jest tutaj filtrowanie wody pitnej, czyli to pozwoli pozbyć się z niej oczlików, a pozbycie się oczlików z wody pitnej no w zasadzie już wyeliminuje tego pasożyta z obiegu, można tak powiedzieć. No i rzeczywiście, w momencie, kiedy ogłaszano to chorobę jako następną do eradykacji, mieliśmy do czynienia z ponad 3 milionami przypadków drakunkulozy. Natomiast to jest 2019 rok, było 54 jedynie przypadki, więc duży spadek. Głównie występowały one w Czadzie, w Sudanie Południowym, w Kamerunie, Angolii. Natomiast no, trend jest pozytywny. No, możemy mieć nadzieję, że uda się wyeliminować całkowicie tego pasożyta. Tutaj jeszcze widzimy jego cykl życiowy. I możemy ponownie cofnąć się praktycznie, no w zasadzie prawie 100 lat, ponad 100 lat do roku 1916, do Szwajcarii, gdzie miały miejsce ciekawe perypetie przy odkrywaniu kolejnych ogniw cyklu rozwojowego bardzo długiego tasiemca. W 1916 roku w Neuchâtel w Szwajcarii właśnie naukowiec Felix Rosen spędzał kolejny dzień w laboratorium, kolejny bezowocny dzień, więc no wiadomo, taki jak praktycznie każdy. Próbował on zarazić na rybek pstrąga larwami bruzdogłowca szerokiego, czyli Diphyllobotrium latum. W tym eksperymencie chciał on sprawdzić, jaki będzie efekt, czyli no, czy larwy rzeczywiście infekują ryby w tym przypadku. Bruzdogłowiec szeroki to gatunek tasiemca, który był znany już wtedy z wywoływania takiej postaci tasiemczycy zwanej dyfylobotriozą, która się charakteryzuje niedrożnością jelit, biegunkami, bólami brzucha, czyli no standardowo dolegliwości układu pokarmowego, ale też niedokrwistością megaloblastyczną. To była cecha charakterystyczna dla tej tasiemczycy. Wiedziano też wtedy, ponieważ no wciąż cykl rozwojowy tego pasożyta był wówczas nieznany, a no, słusznie twierdzono, że to kluczem do zapanowania nad tą chorobą jest zrozumienie i poznanie stadiów rozwojowych tego pasożyta. Znane wówczas były doniesienia o tym, iż na przykład ortodoksyjni Żydzi bywali nosicielami tego tasiemca, więc tropy do poszukiwania żywicieli pośrednich tego tasiemca wiodły w kierunku ichtiofauny. Źródłem zakażenia musiały być w takim razie ryby. No, tylko dlaczego nic nie wychodziło? Zadało sobie pytanie Felix Rosen. On próbował tak z rybkiem, miętusów, okoni, szczupaków, zmieniał te gatunki ryb cały czas, nic nie udawało się mu dokonać.
nie znajdował on pasożytów w tych rybach. No więc musiało istnieć jeszcze coś. No, musiał jeszcze jakiś dodatkowy czynnik istnieć, jakieś dodatkowe ogniwo. No, wieczorem zniechęcony Rosen szedł sobie deptakiem nad brzegiem jeziora Neuchâtel, patrzył gładką toń wody, lśniła na tle zachodzącego słońca i tak sobie myślał, co jeszcze pominął w tych swoich eksperymentach, aż nagle, no być może jakieś powiew wiatru zmarszczył toń gładką jak lód, gładką jak stół i pomyślał sobie Rosen, że to musi być jakieś kolejne ogniwo. I wówczas postanowił on zbadać wodę z tego jeziora. Wodę pełną planktonu. A w planktonie znalazł on larwy bruzdogłowca. Konkretnie w widłonogach Cyclops stenuus były tam poszukiwane przez niego onkosfery. I to właśnie stadium, które odnalazł tam Rosen, nazwał on procerkoidem. W sierpniu 1917 roku powtórzył ten eksperyment, wpuszczając jeszcze oprócz do wody zawierającej plankton ryby. I wówczas już udało mu się odnaleźć pasożyty w mięśniach tych ryb, które tam wpuścił. W tym samym czasie, w 1916 roku w Lozanie, Konstanty Janicki również rozpoczyna badania nad zawartością żołądków okoni, szczupaków, miętusów i innych ryb zakupionych na pobliskim targu. Chciał tam określić, jaki pokarm tych ryb mógł być źródłem zakażenia bruzdogłowcem. Znajdował tam różne elementy planktonu, kiełże, oczliki, dafnie. I w końcu udało mu się zawęzić zbiór takich potencjalnych żywicieli tego bruzdogłowca. Udało mu się odnaleźć larwę bruzdogłowca w żołądku ryby, która żywiła się wyłącznie Cyclops i Diatomos, czyli dwoma rodzajami planktonu. I tak stwierdził Konstanty Janicki, że żywicielem pośrednim bruzdogłowca, pierwszym żywicielem pośrednim bruzdogłowca musiał być widłonóg. Oni, i Janicki, i Rosen, prowadzili te badania niezależnie od siebie i w zasadzie wpadli na to samo, tak? Natomiast nietypowe było to, że u bruzdogłowca występowało kilka żywicieli pośrednich. To, tak można powiedzieć, i Rosena, i Janickiego tutaj zaciekawiło. Później w zasadzie warto jeszcze jest wspomnieć, że Janicki został później profesorem UW, tak? I tam już zakładał szkołę parazytologiczną, więc jest taki akcent na koniec w zasadzie również trochę patriotyczny. Tutaj też możemy zobaczyć właśnie te elementy planktonu i prerocerkoidy i Phyllobotrium latum oraz cykl rozwojowy tego pasożyta, jak on no, dosyć jest, można powiedzieć, skomplikowany. To by było na tyle z gatunków, które chciałbym tutaj przedstawić. Takie dosyć, no myślę, że ciekawsze, może trochę zainteresowały, może trochę by zainspirowały już pod kątem molekularnym, biotechnologicznym tutaj słuchaczy z koła. Ale tak jak tutaj piszę na slajdzie, ich wykorzystanie takich relacji żywiciel-pasożyt, wykorzystanie tego biotechnologiczne, molekularne, to już jest temat na oddzielny film w zasadzie. Dziękuję.